No tak. Witamy Państwa z Cieszyna, z rynku cieszyńskiego, ratusz przed nami. 7:55, niedziela, 3 dzień maja 2015. Jak łatwo się domyślić, święto narodowe Konstytucji 3 maja. A i zarazem kościelne Matki Bożej Królowej Polski. Stąd oto są tego typu emblematy. Nie, trudno nazwać flagę emblematem. Bo to by było, byłaby profanacja. Ale jest, jest. Główna rzeka Śląska Cieszyńskiego, rzeka Olza. I po lewej stronie już Republika Czeska. Po prawej Polska i dawny budynek od spraw celnych na moście Przyjaźni w Cieszynie. Tu jest to Polska, 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 Polska i tu dokładnie jest oznaczona granica. Jak to wygląda? Dokładnie taką, jakąś taką linią. No i te znaki mówią same za siebie, że witamy w Czechach. To jest pomnik polskich lotników Żwirki i Wigury. Po lewej stronie polski orzeł, po prawej godło Czech.
a odegraliśmy hymn Mazurek Dąbrowskiego i hymn Gdy domów mój Republiki Czeskiej. To jest grób symboliczny, dlatego że obaj lotnicy spoczywają na warszawskich Powązkach. Wigura, jak i również Żwirko. I tutaj mamy obu naszych bohaterów, Stanisław Wigura i Franciszek Żwirko. Lecieli na turniej lotniczy Challenge do Pragi. Skrzydło się im złamało, no i spadli. Tak wyglądała katastrofa lotnicza Żwirki i Wigury. A to jest budynek mauzoleum, które zostało zburzone w czasie wojny. I krzyż ze skrzydłem lotniczym. Lepiej widać. A to jest właśnie Dom Polski, który żeśmy na trasie minęli w Cierlicku. Cierlicko, Kościelec, jezioro Cierlicko na dole i kopalnie Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. A tam daleko już, no, okolice Wodzisławia Śląskiego w Polsce, może i nawet Jastrzębie. No jak widać, bariera językowa dla baranów i owiec tutaj nie istnieje, tak samo meczą jak w Polsce. Jedynie gdzieś tam w tle słychać jakiś obcy język. A tu widać, jak Czesi respektują niedzielę. Witamy Państwa nad zbiornikiem wodnym Cierlicko. Na tamie, tam jakaś rybka sobie skacze, czy coś. Na rzece Stonawka to jezioro jest. Ono jest zdecydowanie mniejsze niż Goczałkowice, ale no tama też jest mniejsza, jednakże dużo wyższa. No bo jest elektrownia. Tam już są Olbrachcice, dalej po czesku Albrechtice i tam pojademy. O proszę, pięknie. Pięknie, po prostu bajer. Zachwycająco piękne tereny. I proszę, i cykliści czescy też nie zawodzą.
Piękne, piękne, krasne. Jak to mówią? Warto tutaj przyjechać, naprawdę. Pomnik ofiar tragedii żywocickiej na przedmieściach Chawierzowa. Nie tylko Czesi tu zginęli, ale przede wszystkim Polacy. Zresztą widać te polskie nazwiska. Cześć ich pamięci. Sklerowski w Żywocicach i męczenników obozów koncentracyjnych. No proszę. Wszystko prawie polskie nazwiska. Tutaj widzimy fragment czeskiej flagi. No, flaga jest niemalże identyczna aż do polskiej, z tym, że ma niebieski trójkąt po bokach. Muzeum Cieszyńskie, pomnik tragedii żywocickiej. Przybyliśmy gdzieś do miejscowości Górne Błędowice w Republice Czeskiej. Tam widać zarysy Klimczoka i Szyndzielni. No tutaj są. Jest i Skrzyczne, proszę. Tak, to jest Skrzyczne. Charakterystyczna góra. Malinowska skała. Równica. No i Czantoria. Widziana z Czech. Tam też jakaś góra jest widoczna daleko, ale to nie wiem, co to jest za góra. Stożek, tamte tereny, Beskid Śląski. O, jest stożek. Charakterystyczny. Przełęcz Jabłonkowska. Jakiś radar tam jest na tym. I zaczyna się Beskid Morawsko-Śląski. Jaworowy. Myśmy tam kiedyś w zimie byli. Tam był wyciąg jednoosobowy. Krzesełkowy. Naprawdę relikt przeszłości. W ogóle kiedyś jechałem z Czechem na wyciągu, to mówił mi, że infrastruktura narciarska w tych górach jest po prostu słaba. Po stronie czeskiej, po polskiej jest lepiej. Radhoszcz. I tam jest miejscowość Frenstadt pod Radhoszczem. Z Frenstadtu pod Radhoszczem pochodzi słynny czeski skoczek narciarski Jakub Janda. Słynny. Jakaś rodzina to jest ze słynnym skoczkiem narciarskim Jiřím Raszką. Olimpijczykiem zresztą. A na naszym ekranie widać chyba najsłynniejszą górę w naszych wyprawach rowerowych, czyli Łysa Chora. Bardzo często ją widać na naszych wyprawach. Beskidy Morawsko-Śląskie. Tak, tutaj piękne tereny. No a tam już daleko widać. Ja skupiłem wczoraj, bo wiedziałem, że dzisiaj to będzie. A tam już daleko widać Przedgórze Sudeckie. Zamglone. Ale widać, proszę, całą Kotlinę. Bramę Morawską w zasadzie. Czyli taką przestrzeń między Karpatami a Sudetami. Rewelacyjne tereny. Tu już widać Orłową. Miasto partnerskie Czechowic-Dziedzic. I kopalnie OKD.
Ostrawsko-Karwińskie, Zagłębie Węglowe, a tam już Chawierzów, gdzie żeśmy jechali. No, fantastyczne tereny. Nic dodać. Kamień na granicy miejscowości Bluzowice i Sobólice. Prawdopodobnie Komora Cieszyńska. Piękne tereny. Sedliszcze. Kościół Wszystkich Świętych w miejscowości Sedliszcze. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale chyba tak to się wymawia. Widzimy jakiś stary cmentarz. Droga z kamienia. Tam śmieci wywalają. No przed chwilą żeśmy jechali, to facet na rusztowaniach robił. Co robił? No, coś tam robił na rusztowaniach. Jeżiś te miluje, a proscho za odpuszczeni, a pożadej okry jest. A tu jest wnętrze pokazane. Słabo widać, bo się odbija. No napisy są w języku czeskim, ale to wszystko idzie przeczytać. Natrafiliśmy na jakąś ścieżkę edukacyjną Frydeckiego Lasu. No, trzeba powiedzieć, że trawa jest chyba świeżuteńka. Pięknie to wygląda, takie zielone. Naprawdę rewelacyjny teren, piękny las. Maj to jest w ogóle piękny miesiąc. Zielono, słonecznie, rowerowo. Troszkę z trasy ujęcia. Owszem, szlaki rowerowe. O, co to jest? Co to jest? Meteorada? Zamek we Frytku Mistku. I tam jest jakiś kościółek. Bardzo ładnie się prezentuje w tym ujęciu. Tak, no, zgadłem, kurde, Święty Florian. To jest widok ze wzgórza zamkowego w Frytku Mistku. Pięknie, wspaniale, super. I rzeka. Rzeka, która wyznacza granicę Śląska Cieszyńskiego. Ostrawica. Czyli tam te budynki są już na Morawach. Tam już są Morawy. Ostrawica sobie płynie. I tutaj widać fragment zamku i kościół, a tam jest mój rower. Co jest tam właśnie? Kościółki? Frydek Mistek. Tu chyba też jakieś święto jest, no. Rynek we Frytku Mistku. Rynek Zamecki tutaj pisze. Frydek Zameckie Namiesti. Pięknie, pięknie tu jest, fantastycznie. No sklepu spożywczego nie ma. A mi się pić chce.
miejscowość Bruzowice. Kościół oraz pomnik ofiar niemieckiego terroru. Filipiec Jan, proszę, Oświęcim, Koczwara Jarosław, Mauthausen, Welcowski Franciszek, Mauthausen, Simon Wacław, Bruzowice, Oświęcim, Mauthausen, no to są obozy koncentracyjne. Takie oto ładne tereny. Tutaj w okolicy troszkę coś tam gdzieś kropiło koło Frytka. Mam nadzieję, że się to uspokoi. Zobaczcie ludziska, jak są fajnie szlaki oznakowane w Czechach rowerowe. Tutaj się nie zgubicie. My jesteśmy koło Żermanic. Żermanice. Beskid Morawsko-Śląski. Tam już nawet ktoś na rowerkach wodnych jeździ. Trzeci dzień maja. Łysa chora. Koło jeziora Żermanice. Widok na Łysą Chorę. Tam jeszcze widać troszkę śniegu. Zbiornik Żermanicki. Tam okolice Frytka Mistka, tam gdzie żeśmy byli. I tam widać Habierzów. I Skrzyczne też tam widać. Oj, Czantoria jest. To jest Skrzyczne. Masyw Czantori. A nad Stonawką kiedyś już byłem. Nad Stonawką już byłem. No, wreszcie jest dobry. Facet na deskorolce. Tutaj już kiedyś byłem, to jest czwórstyk miejscowości Trzanowice, Górny Żuków, Koniaków i Grodziszcze. Koniaków, no Koniaków też jest koło Istebnej, ale to jest inny Koniaków, ten jest w Czechach. No dosyć takie specyficzne miejsce. Trasa 60-90 Euroregion Śląsk-Cieszyński doprowadzi nas do Cieszyna. No i jeszcze tutaj troszeczkę widoczków. Tutaj cyklista jedzie. Troszkę widoków na Beskidy Morawsko-Śląskie. I oto
taki oto szałas. Trudno to nazwać przystankiem. Szałas trochę rozleciany, ale dobry. No. No takie oto znalezisko w miejscowości Kocobęc. Bunkier w lesie. Dobrze tak skryty skubaniec. Patrzcie go, jak się nam ukrył. Obejdziemy go dookoła. Patrz, jak zamaskowany, no. Nie zauważyłbym go. Ty, tu coś jest napisane. Się wchodzi. Wstęp zakazany, niebezpieczeństwo utraty życia. Heh, fajnie. Patrzcie go, no. Gdzieś na trasie już do Karwiny. Przez tereny, no niezbyt atrakcyjne, bo górnicze. Kopalnia Darków, Dół Darków. No, w Cieszynie byśmy byli trochę za szybko. Gród Podobora jest zamknięty, nie udało się go zdobyć. To oznacza, że będzie czas na inną wyprawę. Hołda zagospodarowano, hołda po naszemu. No i jadę medali. No i tym sposobem dość nieoczekiwanie zawitaliśmy do Karwiny. Znane miasto w naszych wyprawach. Zamek. Masaryka. Godzina 17. Po zrobieniu blisko 100 km na terytorium Republiki Czeskiej. Największa wyprawa w historii naszych wyjazdów do Republiki Czeskiej. W dniu 3 maja 2015 roku polskie święto Konstytucji. Przekraczamy granicę. Witamy w ojczyźnie. No, znany już nam krzyż na trasie do Czech. Krzyż upamiętnia śmierć majora Wojska Polskiego Cezarego Hallera. To był brat słynnego generała Józefa Hallera. No, dlaczego zginął, no to widać, co jest napisane. Najazd czeski, no historia polsko-czeska ma trochę ciemnych kart, zwłaszcza w XX wieku. Górka pokonana. Kończyce małe. Jedziemy dalej. Kolejne miejsce pamięci narodowej, które dzisiaj odwiedzamy. Pruchna. To już są okolice Iłownicy, Landeka, w lesie czarnoleskim. Ten odcinek już jest dla nas po prostu przyjemnością. 132 km. Niesamowite. Sfrytka mistka. 19 godzina. 140 km. Niesamowite. Zbiornik Goczałkowicki. Tutaj oficjalnie wyprawa się już kończy. 140 km. Niewiarygodne. Jeden z pomników, no w Zabrzegu. Znany. Wczoraj, 2 maja 2015 roku, minęła 70. rocznica od powołania oddziałów partyzanckich kapitana Bartka.
Święto Konstytucji 3 maja. Widzimy flagi na Miliardowicach powieszane. No, to jest ta zakamuflowana opcja niemiecka, panie Kaczyński. Również i